Przestrzelił! Przestrzelił Stanley! To jest koniec! To jest koniec tego meczu! I znów historia rodzi się na naszych oczach! Witajcie, witajcie, dzień dobry. Nowa rola. Powiem szczerze od razu, że nie myślałem, że czekają jeszcze jakieś debiuty w życiu. Ale jak się okazuje, rzeczywistość potrafi płatać figle, ciągle coś nowego. Wszystko idzie naprzód, no to i ja dzisiaj w nowej roli. Jak wyjdzie, zobaczymy. Jak każdy debiut, zawsze na pewno jest lekka trema, ale myślę, że to wszystko pozytywnie mnie zmobilizuje. Zacznę od początku. Przede wszystkim dziękuję moim kolegom redakcyjnym, Jurkowi i Marcinowi za to, że zmobilizowali mnie i że udostępnili miejsce w swoim kanale, który no, tak szeroko jest oglądany i słuchany, czyli Prawda Siatki. Krótka rozmowa była, propozycja padła, ja odpowiedziałem twierdząco i bardzo się chętnie zgodziłem. No i myślę, że będziemy się spotykać cyklicznie. No, wstępnie umówione jest co tydzień, co czwartek. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta rzeczywistość, bo przecież sytuacja jest tak dynamiczna, że nie wiadomo, co nam jeszcze życie przyniesie. Ale bardzo się z tego cieszę i cieszę się, że będę mógł się spotykać z tak szeroką publicznością, bo do tej pory też była szeroka, no ale to przede wszystkim były same spotkania, no tam raczej trzeba zająć się meczem niż wyjaśnić jakieś swoje opinie. No właśnie, co do tego, jak to wszystko ma wyglądać, zobaczymy. Ja jakiegoś specjalnego planu nie mam. Myślę, że raczej sprawy bieżące, bo przecież tyle się dzieje w tej otaczającej nas rzeczywistości. I to sprawy siatkarskie oczywiście, bo tutaj innymi się nie zamierzam zajmować. Mecze ligowe, no na pewno będzie też niedługo cała sprawa z Ligą Mistrzów, no do tego będziemy wracać. Raczej wszystko na bieżąco, a jeśli będą jakieś propozycje, które będziecie przekazywać za pomocą mediów społecznościowych, no to pewnie będę się też do tego jakoś starał ustosunkować. Także zaczynamy, jak wyjdzie, nie wiem, zobaczymy, zawsze jest jakaś niepewność. No cóż, no to rzeczywistość jest bogata, daleko pamięcią nie będziemy sięgać do wczorajszego spotkania PGA Asseco. Tu sobie wynotowałem parę punktów, o czym bym chciał mówić, jak zapomnę, to sobie będę tutaj to spoglądał. No i Jastrzębski Węgiel Werwa. No dzieje się bardzo dużo, odrabiane są zaległości. Patrzymy sobie w jedną i w drugą tabelę, bo też mówiłem podczas transmisji, że są dwie. Ta ogólna po 20 kolejkach, za chwilę będzie po 21 kolejkach, która już praktycznie układa się do play-offów 1-8. No i ta dotycząca Pucharu Polski. I tutaj też sytuacja robi się bardzo gęsta po 13 kolejkach. No jeszcze jest parę meczów do odrobienia w tych 13 kolejkach. No i zobaczymy, czy będą niespodzianki duże czy mniejsze. Chodzi mi tutaj o te wielkie firmy jak Asseco Resowie, jak PGS Krabbeł-Chatów. No któraś z tych drużyn może nie zagrać w Pucharze Polski. No i to by była pierwsza sezonowa porażka. Ale może najpierw od meczu Jastrzębski-Werwa. Jastrzębianie, druga porażka. Nie chcę tutaj zagłębiać się w jakieś sprawy techniczne. Mecz na pewno niezły. Jeszcze raz się okazało, jaką perfidną grą bywa siatkówka, jeśli nie zamknie się meczu na 3-0, a prowadzi się 2-0 i 24-22. No to potem można to przegrać, no i mieliśmy tego dowód właśnie w Jastrzębiu. Werwa bardzo wąziutkim składem, bo przecież nie ma zawodników kontuzjowanych, nie ma Artura Szarpuka, nie ma Kowalczyka, który jest chory. No i tutaj to jest ta obawa, która chyba dotyczy wszystkich z nas. No ma ogromne powikłania
po-covidowe, no i życzymy Kubie, aby jak najszybciej wrócił, aby to wszystko pokonał, bo nie najlepiej to wygląda. I też jak większość zawodników przeszła już tę straszną chorobę, większość bez większych komplikacji, no oby to później gdzieś tam nie wystrzeliło, bo cały czas do końca tej choroby nie znamy. No co do meczu. Druga porażka Jastrzębskiego Węgla. Czy to kryzys? Jeszcze bym się z tym wstrzymał, bo no, to jest jeszcze za mało danych, ale swoje obserwacje mam, ponieważ jestem blisko. Obserwuję dosłownie z kilku metrów te wszystkie spotkania. Czasami kamera wszystkiego nie wychwyci, a bardzo wiele rzeczy dzieje się poza boiskiem. Teraz jeszcze dodatkowo to się uwydatnia, bo kibiców nie ma. Nie ma tego hałasu, pozytywnego hałasu w hali. Raczej jest muzyka, no i wszystko słychać, co się dzieje. Zresztą wy też na pewno to słyszycie w swoich odbiornikach telewizyjnych. Damian Wojtaszek dał niezły show. No, mały szacun, bo naprawdę tutaj przyćmiłeś paru aktorów pewnie tym co się w Jastrzębiu wydarzyło. Wiem, że troszkę to pod publiczkę robisz, no ale myślę, że to też jest potrzebne, to też jest wpisane w widowisko. Mówiłem o, czy to kryzys w Jastrzębskim Węglu. Pewnie jeszcze nie, ale to jest druga porażka z rzędu. No i teraz jadą jeszcze do Bełchatowa. No Bełchatów poraniony, to za chwilę o tym będę mówił. Ale co mi się rzuca w oczy? Całe to zamieszanie sprzed kilkunastu dni, a może już paru tygodni z Lukasem Kampą, kiedy no, Lukas przestaje być kapitanem. No historia z Toniutin, który ma tam przyjść. Kampa jakby się trochę obraził. Co mi się osobiście nie podobało, bo mam tego, cały czas go uważam za wielkiego zawodnika i zawodowca. On w pewnym momencie, kiedy zrezygnował z tego kapitana, kiedy pewnie tam się może nie domówił też w pewnych sprawach z władzami klubu, z trenerem pewnie bardziej, tak się zachowywał, jakby mu zabawki zabrali z piaskownicy. I to się chyba trochę przełożyło na zespół. On potem nie grał, grał Tervaporti, w Nysie Tervaporti grał słabo akurat. Ale tak obserwuję Kampę i tak mówię, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły techniczne, bo pewnie też nie najlepsze piłki dostał Jurek Glader przy 24-22. Mogli to zamknąć 3-0, 3 punkty i pewnie byśmy o tym teraz nie rozmawiali. Ale widzę Lukasa gdzieś trochę wyłączonego. On bardziej żył na tym boisku. Tam pobudzał swoich kolegów. Teraz taka raczej twarz gra, robi co może, oczywiście. Ale myślę, że tu może się zaczynać malutki problem. Też co mi się rzuciło w oczy, kiedy zaczęli przegrywać. Kiedy uciekł set, uciekł drugi set, zrobił się tiebreak, no to tam nie było gracza, który by podszedł, klepnął jeden drugiego, krzyknął. Tego mi brakowało. Gdzieś się obracali do siebie. Nie wiem, może to jest złudne, ale tak jak mówię, z bliska lepiej widać, może trochę lepiej niż z kanapy przed telewizorem. Chociaż tu może będzie dyskusja na inny temat, bo czasem z kanapy można znowu więcej zauważyć niż w pewnych fragmentach spotkania niż siedząc blisko boiska. Ale tu bym szukał malutkiej przyczyny w tym, co się dzieje. I nie chodzi mi tutaj może o mobilizację przez kogoś Lukasa Kampy, ale może sami Lukas powinien troszeczkę jednak się zmobilizować i dać życia temu zespołowi, no bo to jest przecież kluczowa pozycja i wiemy jak on jest dobrym graczem. Ma ponoć zostać w naszej plus lidze. Nie wiem gdzie. Transferami za bardzo się nie zajmuję, bo od tego są moi koledzy, którzy tam doskonale wszystko wiedzą, kto gdzie i kiedy będzie grał, nawet za 2 lata. Dlatego im to zostawiam. Druga sprawa, która może już wiąże się z samą grą, to myślę, że
Jastrzębski Węgiel pewnie w tym dużym graniu stać na lepszego atakującego. Al-Hasdadi gra początek seta gdzieś tam w środku, ale brakuje mi go w tych końcowych piłkach. Tutaj popełnia błędy i może to na tę część ligi wystarczy. Szkoda, że Jastrzębianie nie grają w Lidze Mistrzów, ale uważam, że w Lidze Mistrzów mogłoby już zabraknąć trochę tej pozycji. I pewnie będą zmiany w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy zostanie Al-Hasdadi, ale tutaj na pewno Jastrzębski Węgiel stać na zdecydowanie lepszego atakującego. I jeśli myślą o sukcesach, a pewnie myślą, bo wiem, jak to jest profesjonalny klub, jakiego ma do dobrego prezesa i wszystko tam jest bardzo dobrze poukładane, to też pomyślą i o tej pozycji. Jakie będą dalsze zmiany, tego nie wiem. No to tyle co do Jastrzębskiego Węgla. Werwa gra jak gra, wąskim składem. Też sami się chyba trochę zdziwili, że wygrali tę trzecią partię, a potem już poszło. No, wszyscy się przebudzili. Też z psychologicznego punktu widzenia można było obserwować, jak się odradza zawodnik Igor Grobelny, gdzie go tam męczyli niemiłosiernie zagrywką od samego początku, bum, bum w niego, a on się otrzepywał, ale też dostał świetne wsparcie od trenera Anastasiego, bo ani na moment nie spojrzał do kwadratu do rezerwowych i nie to, że tam akurat nie miał kogo, bo tam byli zawodnicy, którzy mogli akurat wejść, ale on mu dał wsparcie. Grobelny wytrzymał. W ataku robił swoje, potem poprawił też zagrywkę. On startował, nie mam tutaj tych statystyk, ale startował z poziomu chyba 25%, a tego excelanto tam było, nie wiem, kilkanaście. A potem zakończył, zdaje się, na 50% nawet to przyjęcie, a w ataku to już nie mówię. No i dostał MVP i jak najbardziej zasłużenie. O MVP jeszcze będę mówił na sam koniec. Tak sobie patrzę tutaj na zegarek, bo Jurek mi mówił konkretnie, no masz tutaj wolny czas, ale gdzieś tak 10 20 minut góra, żeby nie zanudzić. No i co? No i wygrali, sobie tutaj grają. Widzę w tabeli, jest nie najgorzej, bo w tej tabeli, jeśli chodzi o Puchar Polski, po 13 kolejkach, to mają już 19 punktów. No i są akurat na szóstym miejscu, ale tam są, tak jak mówię, jeszcze mecze zaległe i to z mocnymi drużynami. Zobaczymy, co się będzie działo. Będzie ciekawie, na pewno tematu będzie mnóstwo do rozwinięcia. Celowo nie mówię o Zaksie, bo o Zaksie co tu mówić? 17-0 wygrali z Ceradem, tam godzinka z kąpielą. Wygrywają, na pewno gdzieś tam przegrają. Jedyne co może i z punktu widzenia kibica Zaksy, i z naszego punktu polskiego widzenia, bo to jest drużyna, która przecież możliwe, że bardzo wysoko zajdzie w pucharach europejskich, w Lidze Mistrzów, to jest ten wąski skład. No, ta szóstka to jest petarda. To jest petarda. I tu naprawdę na każdej pozycji ja nie widzę lepszych zawodników. Natomiast no, już spojrzeć kwadracik dla rezerwowych, to tylko można by tutaj rotację robić na pozycji środkowych. Tu jest mocno, ale dalej. No tutaj próbuje robić co może Nikola Grbić, bo wpuszcza tych zawodników i Łukasik teraz też po tych kontuzjach. No ale czy to jest chłopak na duże granie w związku ze swoim zdrowiem między innymi i z tym, że ciągle ma przerwy graniu? Chyba nie. I tylko z punktu widzenia polskiego kibica należy gdzieś tam życzyć Zaksie, żeby tylko nie było żadnych kontuzji. Bo tak jak mówię, szóstka petarda, a dalej no, już może być kłopot. Może być kłopot ze zmianą dla Kaczmarka, czy Klut jest gotowy na jakieś duże granie. Nie wiem, może się jeszcze rozwinie. W każdym razie Nikola Grbić kapitalnie prowadzi ten zespół i oby tak było dalej. Dlatego Zaksie na razie nie będziemy tutaj więcej miejsca poświęcać. No i wczorajsze spotkanie. PGS Krabeł, Katów, Asseco, Rystowia Rzeszów. No tutaj pewnie by czasu nie starczyło, żeby w ogóle o tych zespołach mówić, a w ogóle o ich poranieniu, może tak to powiem, bo
Przecież tutaj dwie wielkie firmy, no pamiętamy ileś tam lat temu, kiedy one walczyły o Mistrzostwo Polski. Pełne trybuny, o tym na razie zapomnieliśmy. Kibice, przekomarzanie się, delikatnie mówiąc. No i to wszystko było jakąś solą siatkówki. Teraz jest trochę inaczej, bo tak sobie patrzę w tabelę i aż sam nie wierzę. PGS Krabił Chatów 8 miejsce, Asseco 9. Trochę lepiej to dla PGE wygląda po tych 13 kolejkach, ale Resovia chyba wczoraj bezcenne punkty zdobyła w kontekście tego Pucharu Polski, ale i także w kontekście awansu do ósemki playoff. Ale tak jak mówię, kluby poranione, grają nierówno, coś tam jest. No, Rzeszów to chyba epopeja, no, od 3 lat nic wielkiego nie ugrali w tym niedokończonym sezonie, przedostatnie miejsce, to chyba najgorsze od wielu, wielu lat. Czy to jest jakaś jaskółka, to wczorajsze zwycięstwo? Nie wiem, chyba klub, który zasługuje na więcej. Tam jest wszystko, no to jest chyba, ja już nie chcę mówić o pieniądzach, ale chyba tam są jednak mimo wszystko największe. Wszystko gra od początku do końca. Nikt tam chyba nie narzekał nigdy na żadne wypłaty, że się spóźnili z czymś i tak dalej. Wszystko podane pod nos. Przejmować się nie ma czym, no a wyniku nie ma. Na razie przynajmniej. No zobaczymy. Może to jest jakaś jaskółka, ale tu potrzebna chyba jest jakaś ciągłość. Jedno, drugie zwycięstwo, a tutaj ścieżkę Asseco Resovia ma trudną, bo do tej 13 kolejki, tutaj podpieram się moją karteczką, notatkami z tego wczorajszego spotkania, Trefl Zaksa Werwa, no taka trójeczka, gdzie no, będzie weryfikacja tego co mówiłem, czy to już jest wzrost tej formy, czy no, czy nie, czy tkwimy dalej w tym, co było. Wydaje mi się, że to tak troszkę o marazm się ocierało. Nie będę mówił już o tych transferach, bo mówię, to zostawiam swoim kolegom. PGS Krabeł Chatów, no negatywny bilans po tym wczorajszym, bo jest więcej przegranych niż zwycięstw. Też jakoś, chociaż wczoraj troszkę mi to zaburzyło pewną moją teorię, bo widziałem, że coś się nie kleiło w tej drużynie w tych poprzednich spotkaniach. Też nie mówię o grze, tylko o sprawach mentalnych. To nie jest taki zespół na pewno, jaki widzieliśmy parę lat temu. Pewnie wszyscy zawodnicy nie dają tyle, ile mogliby dać. No, zaciąg serbski pewnie więcej też oczekiwaliśmy, ale też a chyba to nie jest to. Może problemy są większe, może problemy są mniejsze. Zastanowiła wszystkich wczoraj obecność na meczu Jacka Nawrockiego. Trochę żartów było, czy te kobiety będą grały w Bełchatowie, a może Jacek Nawrocki chce kogoś do żeńskiej kadry powołać. No, tam brakowało jeszcze tylko memów chyba, chociaż może takie się też pojawiły, bo będziecie lepiej o tym wiedzieć. Tak siedział sobie Jacek Nawrocki, bez żadnych notatek, obserwował. Nie wiem, był przecież kiedyś trenerem. Nic nie sugeruje, zobaczymy, co się tam dalej wydarzy. W każdym razie no, mocno poraniony zespół. Chyba jest nerwowo i teraz zaczyna się tam nerwowo dziać. Zobaczymy, co będzie, kiedy te dwa, jeden bardziej poraniony, czyli PGS Krabeł Chatów, w sobotę spotka się z trochę mniej poranionym, ale też tak zaczynającym trochę balansować, mimo dobrej pozycji cały czas w tabeli, Jastrzębskim Węglem. No, będzie transmisja, zobaczycie, a potem sobie pogadamy. Pogadamy o tym spotkaniu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego meczu. No, wczoraj była dyskusja na temat tej obrony Kacpra Piechockiego, że tam skakał po bandach, obronił, gdzieś tam się uderzył. No, jak się okazuje, też nie wszyscy dobrze te przepisy znamy, bo zawodnicy kwestionowali, że nie można tam dotykać bandy i tak dalej, a potem sędziowie to wszystko wyjaśniali, że jest banda, tutaj sobie patrzę, poza wolną strefą i wolno skakać pod bandą, wolno podpierać się bandą, czyli nawet przewinąć się przez tę bandę i tę piłkę odbić. Także no, dobrze by było wszystkim, żeby trenerzy znali przepisy,
Chociaż też się cały czas uczymy, bo to też jest pewnie odrębny temat. Inne przepisy w CEF-ie, inne we FIVB, inaczej kwalifikowane, pewnie odbicia i tak dalej, i tak dalej. Sędziów dzisiaj nie dotykamy. Ale na zakończenie, bo tak sobie patrzę, już sobie gadam 19 minut. Może za długo. Chciałem jeszcze coś o Plus Lidze powiedzieć, o smutnym obrazku z Piły, który ostatnio widziałem. Nie, to jest Tauron Liga, przepraszam bardzo, Plus Lidze, to cały czas tutaj gadałem, a Tauron Liga, PTP z Piła, no klub kiedyś wielki, pamiętam jak tam w początkach naszych telewizyjnych jeździliśmy na transmisję. Piła grała w Lidze Mistrzyń, Joanna Mirek, Milena Rosner, Agata Karczmarzewska, przyjeżdżał tam RSK, no wielkie, wielkie firmy, też rosyjskie zespoły z Gamową i tak dalej, i tak dalej. No i taki smutny obrazek, Piła na ostatnim miejscu, spadnie z tej ligi, tam tragedia jeszcze, bo wieloletni prezes przecież zmarł, Radosław Ciemięga i myślę, że to też jakimś też jest czynnikiem tego, co tam się dzieje, ale osamotniony trener, jeden jedyny gdzieś na w tej pustej hali, grając Wolej Wrocław, biegający Dawid Murek, żyjący tym meczem, tam trener też żyje, ale tam gdzieś w kącie dwie zawodniczki tylko do zmiany, przecież ten zespół praktycznie gra gołą szóstką. No. Degrengolada, nie, to może za ostre słowo, ale żal po prostu na to patrzeć, szczególnie tym, którzy doskonale wiedzą, co tam kiedyś w Pile się działo, jakie to było święto i jaka to była drużyna. I już na sam koniec, 21 minut gadam i 30 sekund. Jurek może to poskraca, nie wiem, zobaczymy. Komisarze. No i tutaj troszeczkę chciałem, przede wszystkim chodzi mi o wręczanie statuetek MVP, bo I ocenianie tego, jasne, to może nie jest najważniejszą rzeczą, ale wierzcie mi, z punktu widzenia zawodników, oni powiedzą, że nie, najważniejszy jest wynik i pewnie mają rację, ale gdzieś tak, no pewnie fajnie mieć te statuetki, kiedyś sobie siądą, jak będą w moim wieku i sobie postawią, a tutaj byłem, to zdobyłem, to nie pamiętam gdzie, ale też fajnie, że ją mam. No i co, i czasami to jest kuriozum. Od razu mówię, nie wszyscy komisarze, bo część komisarzy, powiem tak, bo może tego nie wiecie, jak jesteśmy na meczu, bo czasami są mecze z Dziubli, no to nas tam nie ma w hali, ale ja akurat jestem i przyjdą i przedstawiają swoje propozycje, gdy już ten mecz zbliża się do końca. My przy stoliku też przedstawimy swoje, ja czy współkomentator, który jest ze mną i tam jest wybrana mniej więcej osoba, która na to zasługuje. No ostatnie słowo ma komisarz. Ale są też takie Zosie Samosie komisarze, którzy tak chcą iść troszkę pod prąd, ale narażają się na śmieszność w ten sposób, bo i też mnie to martwi czasem, bo zdarzają się byli zawodnicy, którzy tak postępują. No wybiera się takiego zawodnika, który, nie chcę powiedzieć, był najgorszy akurat w tym zespole, bo to jest złe słowo, ale delikatnie mówiąc, nie zasługiwał na tę statuetkę. I potem dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że on odbiera tę statuetkę, mówi, że to nie ja, to tam, to tamten. I idzie do tego swojego zespołu i przekazuje tę statuetkę koledze, któremu się to bardziej należało. No to jest taki skrajny przypadek. Ja mam taką radę dla niektórych komisarzy, bo też wdałem się w dyskusję, nie powiem z kim, ale tam z jednym z komisarzy, ja mówię, no ta statuetka może się należała komuś innemu. Nie, ale zobacz tutaj na statystyki. Ja mówię, ale człowieku, nie podpieraj się tylko statystykami, bo no, człowiek, który się trochę zna na siatkówce, no podejrzewam, że komisarze się powinni trochę mimo wszystko znać. Liczą się te trzy piłki, które tam gdzieś skończył, przy stanie 23-23, gdzieś podbił piłkę, która odwróciła losy meczu, potem zrobił to jeszcze raz. Takie rzeczy się liczą. No tak, a tam któryś ma, nie wiem, 60 czy 70% w ataku, ale tu zawiódł w samej końcówce, zawalił cały mecz, no i nie wiem, on dostaje statuetkę. Nie patrzmy ślepo w statystyki, bo
takie może to już wyświechtane powiedzenie, a może nie, tam któryś z premierów Wielkiej Brytanii powiedział, kłamstwa wielkie, kłamstwa i statystyki. Warto się nimi podpierać, ale nie patrzeć ślepo. Troszeczkę obserwować ten mecz, a nie cały czas po każdym secie statystyka i tam patrzy, komisarz patrzy, któremu by tu dać, ten 60, czy ten 70, czy ten tyle i tyle. Nie. Naprawdę obserwujmy spotkanie, a jak się można z kimś skonsultować, to się skonsultujmy. I tak komisarz podejmuje ostateczną decyzję, ale im więcej opinii, tym lepiej. No i mamy tam powiedzmy 3 zawodników, numery wypisane, 4, komisarz podejmuje ostateczną decyzję. Każda decyzja w takiej sytuacji będzie dobra. No i tego komisarzom życzę i co? I chyba zakończę ten pierwszy mój wywód. 25 minut, ale ja gadam. Co zapraszamy na mecze, tak? Bo tutaj się będzie działo. W sobotę 21 kolejka miesza się znowu z tymi zaległymi meczami. No ale te zaległe jakie? PGS Karabeł Chatów, Jastrzębski Węgiel, Asseco Resowia Trefl. Możemy tylko zacierać ręce i sobie pewnie pogadamy w przyszłym tygodniu o tym, a może jeszcze się coś urodzi, a może będziecie mieć jeszcze jakieś sugestie, to chętnie o tym porozmawiam. Dobra, debiut za mną, mogę iść sobie poddychać, mogę iść sobie pobiegać, piękny śnieg za oknem. Wczoraj myślałem, z tego Bełchatowa nie wrócę, bo tak sypało, mówię wam, jechałem nie wiem ile godzin. No ale jestem i w sobotę znowu będę w Bełchatowie, także będzie pewnie dużo materiałów do dyskusji. Wam dziękuję serdecznie za ten pierwszy raz. Jurek Lepka też dzięki za udostępnienie okienka. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Może za tydzień? Chyba za tydzień. No zobaczymy. Dajcie mi szansę poprawy. Żegnam, trzymajcie się. Bye, bye. Przestrzelił Stanley! To jest koniec tego meczu i znów historia rodzi się na naszych oczach!